Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu otrzymał 30 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Pieniądze przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj dostaliśmy decyzję o 30 kolejnych milionach złotych, o które wystąpiliśmy w poniedziałek tego tygodnia, a więc dokładnie 3 dni temu. Już mamy decyzję finansową, Rada Rynku Pracy jest zwoływana, żeby to podzielić i myślę, że od poniedziałku będziemy mogli wypłacać już te pieniądze. Dotychczas około 1200 przedsiębiorców otrzymało pieniądze w ramach pożyczek od Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosków jest jednak znacznie więcej. Dla porównania powiem, że w ubiegłym roku wniosków na wszystkie formy pomocy wpłynęło do naszego urzędu 4600, a teraz w ciągu nieco ponad miesiąca czasu wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków na same pożyczki. No, tymi samymi ludźmi musimy to zrobić. Więc pracy mamy ogrom. Jesteśmy jak na wojnie, naszym przeciwnikiem jest góra wniosków. Przyznane niedawno środki nadal nie będą wystarczające dla wszystkich, którzy złożyli wnioski, jednak współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przebiega bez zakłóceń. Jak będą potrzebne kolejne, to będziemy odnosić się w naszym wniosku do aktualnej sytuacji. Będziemy wiedzieli, ile jeszcze pieniędzy jest potrzeba. Minie 5 dni czy 10 dni, będziemy dokładniej wiedzieli, ile pieniędzy potrzebuje i oczywiście nie wykluczam tego, że będziemy występować ponownie o kolejne pieniądze. Ale z tego, co pan mówi, ministerstwo dosyć sprawnie przyznaje te środki. Dokładnie tak. Tak było zarówno w tej sytuacji, kiedy występowaliśmy o 5 milionów złotych, jak i teraz o 30 milionów. Przypomnijmy, że do tej pory na pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą z powiatu radomskiego i Radomia przeznaczono kwotę ponad 18 milionów złotych.